10 marca wspominamy świętego Symplicjusza I, papieża. Symplicjusz urodził się w Tivoli, był synem Castinusa. Za jego pontyfikatu, obejmującego lata 468-483, monofizyci obsadzili ważniejsze biskupstwa, odrzucając postanowienia IV Soboru Powszechnego w Chalcedonie. We wrześniu 476 roku złożono z tronu ostatniego cesarza zachodnio-rzymskiego Romulusa Augustulusa i nastąpiło przejęcie władzy przez cesarza wschodniego Zenona Izaurejczyka. W Rzymie niektóre gmachy świeckie zaadaptowane zostały na potrzeby kościoła. Papież przekształcił budynek na wzgórzu Esquilińskim na kościół Sant'Andrea in Canta Barbara i rozpoczął budowę kościoła San Stefano Rotondo na Monte Cario. W swej działalności Symplicjusz podejmował także sprawę prerogatyw biskupa Rzymu na wschodzie. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty wybrałeś świętego Symplicjusza, aby przewodził całemu Kościołowi oraz budował go słowem i przykładem. Za jego wstawiennictwem strzeż i kieruj na drogę zbawienia wiecznego pasterzy Kościoła razem z ludem im powierzonym. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.